Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. I dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Uwaga, będę mlaskać. No. Moi drodzy, mlaskać będę dlatego, że zeżarłem sobie właśnie pychota spaghetti carbonara. Własnej roboty. Co to jest za miejsce? Żadne. Myślałem, że może tam będzie jakieś zejście do kanałów, na przykład od strony, w której jeszcze nie było nas nigdy. A te alejki? Czy to jest ten dom przypadkiem? O, to jest... Cześć, Danis. Hey. Co tu się stało? Czemu zamykacie dom? Jego dawny właściciel został skazany na zesłanie do Górniczej Doliny. To miejsce nie będzie już mu potrzebne. Za co został skazany? Ta informacja nie jest dostępna publicznie. Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to to, że działał on na szkodę naszego wspaniałego miasta. Od tak nawet obywatel Starego Miasta może teraz zostać zesłany do Górniczej Doliny? Zgodnie z najnowszymi rozporządzeniami, każda osoba zagrażająca jedności Królestwa ma być natychmiast wysyłana na Korinis. Nie jesteśmy barbarzyńcami. Nie wysyłamy tam nikogo za byle drobne przestępstwa. Dodatkowo nie wiem, co słyszałeś o kolonii, ale to nie jest takie straszne miejsce. Wszystkiego pilnują tam królewscy gwardziści, a górnicy mają okazję odpracować swoje winy poprzez wydobycie rudy. Dostają nawet jedzenie, picie i dach nad głową. Mogę jakoś pomóc? Właściwie to jest coś, co mógłbyś zrobić. To idealne zadanie dla człowieka z gildii kupieckiej. Zgodnie z przepisami, dom skazańca z całym wyposażeniem powinien trafić na licytację. Chciałbym, abyś udał się z tym dokumentem do węzela i poprosił o sporządzenie 5 kopii. Następnie rozprowadzisz je po Starym Mieście i innych ważniejszych miejscach. Dokładną listę znajdziesz na odwrocie dokumentu. Licytacja nie ma kwoty minimalnej, więc sporo osób, także tych biedniejszych, powinno być zainteresowanych. W związku z tą okazją będą mogli wejść do Starego Miasta. Im więcej osób się zjawi, tym lepiej dla skarbca miasta. Tylko się pośpiesz. Licytacja odbędzie się już za 2 dni. Do tego czasu informacja musi być już rozwieszona. Okej, zaczniemy to robić. Szkic z powiadomieniem o licytacji otrzymaliśmy. Tylko, że węzela wkopałem, więc może nie chcieć mi pomóc. O Jezu, zaraz gdzie to będzie, nie? Z przyjemnością informuję, że jeden z obywateli Starego Miasta, którego imienia nie godzi się tutaj wspominać, dopuścił się przestępstwa zagrażającego stabilności naszego wspaniałego królestwa. O, kaszelek. Sąd zarządził zastosowanie kary, która ma na celu odprowadzenie wszystkich wymierzonych szkód, i danie przykładu innym potencjalnym przestępcom. Zesłanie do Górniczej Doliny. Cały majątek skazanego został skonfiskowany, a jego dom w Starym Mieście zostanie wystawiony na licytacji, która odbędzie się w najbliższym czasie. Dokładne informacje zostaną rozwieszone na tablicy w najbliższym czasie. Wszyscy zainteresowani obejrzeniem budynku zapraszani są w okolice Austerii Ernesto na Starym Mieście. Dość duże ma wszystko, tylko nie jest oczywiście samotny dom. Będziemy zainteresowani jak najbardziej. To nie jest tutaj na przykład? A czekaj, ja muszę najpierw do... dobra, najpierw muszę to skopiować. Tu jest karczma. Ernesto, co tam? I jak tam transport kolejnych beczek właśnie dociera do kolejnych karczm. Wszystko idzie zgodnie z planem. Jak na razie jest tutaj mniej rzeczy do roboty, niż się spodziewałem. Ale ta obywatelka wygląda trochę inaczej. Hej, ty. A nie, tak samo.
Ej, ty. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Daj spokój, nie opowiadam takich rzeczy. Ilse, a kim ty jesteś? Niezły młot. Jesteś poszukiwaczem przygód? Nie znoszę tego zwrotu. Ale tak, można tak powiedzieć. Podróżuję po naszym królestwie i szukam miejsc, gdzie można dobrze zarobić. Za ciekawą pracę. Gdybym tylko wiedziała, że na tym Archolos jest tak nudno, to popłynęłabym prosto na to cholerne Korinis. Cóż, przynajmniej wino i jedzenie jest tu tak dobre, jak to wszędzie opisywali. Co tu robisz? Lubisz podchodzić do obcych ludzi i ich wypytywać? Może byś się najpierw przedstawił? Jestem Marvin. A ja Ilse. Mam nadzieję, że nie będziesz mi długo zawracał głowy. Jedyna Ilza, jaka mi się kojarzy, to jest Ilze Koch. Dość źle mi się kojarzy. Wiecie co? Więc dobra. Nie ma tu zbyt dużo ciekawych rzeczy, wbrew pozorom, do zrobienia. Tak się nastawiałem raczej na tą dzielnicę, że będzie taka zajebista i w ogóle. Bo to już prowadzi mnie właśnie do głównego. Tu coś jest. I tu jest chyba jakiś sklep ten magiczny, czy ten receptury magiczne, coś takiego. Hej, ty. Mam cię. Okej. Okay. Fektunek. Co? Ja nie zapisałem gry, więc to się zaraz może źle skończyć. Cholera, trzeba walczyć z nią już na miecze. O Chryste, panie, naprawdę. Te dialogi teraz będzie trzeba od początku robić. Znaczy nie, nie od początku. Dobra, wrócę do was jak będę w tamtym miejscu, bo niestety nie zapisałem. No więc, podejście numer dwa. Moi drodzy, udało mi się w ogóle otworzyć tą skrzynię, w której wtedy nas przyłapał ten strażnik przez to, że wczytałem save'a i tam był bogaty strój plus złoto. Zatem jestem z tego zadowolony i przy okazji zapiszemy grę jeszcze raz, żeby nas nie powtarzać tego tej sytuacji. A od razu... Czy mogłabyś... Chryste, panie! Czemu ty, Astru? Przed tobą jest... Widzisz co? Widzisz co? Widzisz co jest przed tobą? Zobaczcie. No kuźwa! Hej, mam cię. Ja to jestem jednak łucznikiem. Miedziany sztylet? Niczego tu nie znajdę. Nic tu. A czemu ty mnie atakujesz? What the fuck? Dobra. I właśnie dlatego, słuchajcie, warto zapisywać przed różnymi takimi dziwnymi akcjami. Może ona się musi na mnie pierwsza rzucić, żebym mógł z nią zawalczyć. Albo pokonać ją faktycznie mieczem. Kurwa! To już po prostu... Namierzanie czasem tych obiektów jest tak zjebane w tej grze, że... ale tutaj wychodzi jej starość niestety. Hej, mam cię. Najgorsze jest to, że ona mi zadaje większe obrażenie niż ja jej tak naprawdę, chociaż... Co takiego? Jaka to była liczba? A niech to! Zapomniałem! Dlaczego mnie niepokoisz? Przepraszam. Nie, to ty wybacz. Powinienem notować swoje obliczenia. To nauczka na przyszłość. Jaki? Mów, dlaczego mnie odwiedziłeś. Interesuje cię moja praca? Zabójczynia!
tu była, zabójczyni w sensie. To jest niesamowite, on nawet nie widzi tego trupa. Opowiesz, czym się tu zajmujesz? Można powiedzieć, że jestem uczonym. Magowie nie uważają moich prac za coś oddającego prawdę, a okoliczni mieszkańcy wolą tematy bardziej przyziemne. Jednak ja jestem dumny z badań, jakie prowadzę. Jestem astrologiem. Obecnie wielu moje prace traktuję jako ciekawostkę, a nie jako prawowitą naukę. Ale nie zniechęca mnie to. Dzięki zapiskom moje wysiłki nie pójdą na marne i nawet kolejne pokolenia będą mogły skorzystać z tej wiedzy. Potrzebujesz pomocy? Bardzo doceniam to pytanie, ale obawiam się, że brakuje ci doświadczenia, by prowadzić ze mną obliczenia zależności i obserwacje nieba. Ale mógłbyś zakupić moje dzieła albo dzieła moich poprzedników. Sprzedaję też takie przyrządy jak chociażby sekstant. Zobaczmy, co masz na sprzedaż. Może faktycznie... Eliksir magicznego potencjału. Zwiększa z 2 na obrażenia. Pierścień maga, magii. Pierścień gwiezdnej mocy. Pierścień nowicjusza. Masz telekinezę. Runa telekinezy. Era tworzenia. Będzie dobra. No to co? Książki na pewno bierzemy. Sztuka walki łucznikiem, zręczność, słuchajcie, i premię do walki łukiem. Ten trzeci. Nieźle. Czy sekstans jest mi do czegoś potrzebny w ogóle? Dla astrologów i żeglarzy to przydatny przyrząd, a dla wszystkich innych żart słowny. No to wezmę. I teraz zobaczmy, co możemy, słuchajcie, jeszcze opchnąć, bo to są właśnie pierwsze miejsca, w których faktycznie coś by nam się tutaj poprzydawało. Pełnia many, nie, ale możemy na przykład spoko, bardzo dużo rumu mu sprzedać, bo chyba nie będę potrzebował grogu, tak z jedną, dwie butelki sobie pozostawiam, piwa. Malin mamy w pizdu, ale to wartość tego jest minimalna. Mocne piwo, dżiny. Szczypce kraba, no proszę, to jest dużo warte. Kompot z dyni zostanie. Premię do maksymalnej many, słuchajcie, tutaj mamy 2. Fajne, tak jak to zjemy, to będziemy mieli dodatkowe 4 punkty many. I 50 wody. Wodę też możemy sobie częściowo sprzedać, tak powiedzmy 20. Wino. Jeszcze więcej wina, też poproszę. No i roślin to po prostu jest w piździet. To mamy mnóstwo tych szczawi królewskich. Ja raczej ich używać nie będę. Ale tak, bogaty strój sprzedamy. Strój górnika mogę sprzedać. Amulet Fejna jest spoko, ale nieprzydatny dla nas. Amulet matki tak samo. Wiem, że to jest naszej matki, ale trudno. Natomiast zaklęcia. Duża kula ognia sprzedajemy. Mała ognista burza sprzedajemy. Fala ognia sprzedajemy. Lecienie ciężkich ran może zostać, chociaż ile to kosztuje w manie? Nie jest napisane. Lodowa fala zostaje, bo to jest bardzo przydatne. Światło nie zostanie. Leczenie lekkich ran może zostać, chociaż już na tym etapie. Błyskawice sprzedamy. Leczenie średnich ran też nie zostanie. I tak, zniszczenie zła, większe uleczenie. Spowolnienie to może zostawimy. Przyzwanie niedźwiedzia to nie. Obudzenie golema. Golem jest tak przydatny jak w zasadzie nic. Sprzedajemy go. Tworzenie szkieletu tak samo. Przemiana chrząszcza, najlepsza. Cieniostwór jest zajebisty. Przemiana w wilka sprzedajemy.
Podstawę alchemii sprzedamy. Lud północy możemy sprzedać. To zostaje. Prawo i tradycja. Nie wiem, chyba nie czytaliśmy jeszcze. No i teraz dochodzimy do ciekawszych miejsc. Mamy grot z kolcami, skóra lodowego wilka, tkieł trolla, kości szkieletu, kość goblina też sprzedamy, sieci, dziwna moneta, ujkreto szczura. Perły raczej niepotrzebnie możemy. Chociaż, dobra, perły zwykłe zostawimy, akwamaryn może być potrzebny do wyrobu wyposażenia. Łupki żelaza tak samo. Srebro ci mogę sprzedać? Wytwarzam do wytworzenia wyposażenia. No to nie, zostawimy sobie. I co tu mogę ci jeszcze od ciebie odkupić? Przede wszystkim łucznika na wyższy poziom. Bierzemy. I wszystko to by trzeba było sobie jeszcze, słuchajcie, wyuczyć. Czyli tutaj znowu zręczność, tutaj zręczność. Bardzo drogie są rzeczy. Ale no, można by się pokusić. Dobra, przeczytajmy w takim razie książki. A raczej weźmiemy. Dlaczego ty mnie zaatakowałeś? What the fuck? Nie ma czego plądrować. Nie wiem, dlaczego mnie zaatakował, słuchajcie. Mam nadzieję, że strażnik mnie nie zaatakuje. Jeszcze cię torwę! Cieszy mnie to. Dziwne, ale niech będzie. No i to jest duży bonus do zręczności. 155, słuchajcie. I łącznie łuki mają 85%. To można by sprzedać, oczywiście, za co niezłe pieniądze. I tak, era tworzenia. Moi drodzy, pozwólcie, że już tego nie będę czytać, żeby gardła nie męczyć. To jest dla was. Ja sobie to później przeczytam samemu i żeby też nie przedłużać, powiedzmy, kolejnego odcinka, poza kamerą to przeczytam. Zróbcie proszę pauzę. Mana plus 2. Kolejna mana plus 2. Nie. Punkty trafień i doświadczenie. Bardzo ładnie. No to co? Do kogo byśmy chcieli się teraz udać? Znaczy musimy iść do... Znaczy tak, musimy tu... Dobra, najpierw do Wenzera. Tam Wezyra. Jeżeli jeszcze istnieje ten człowiek. Chociaż jestem pewien, że nie będzie chciał z nami współpracować po tym, jak go wydaliśmy. Ale w międzyczasie można by się pokusić, słuchajcie, o mały odpoczynek. A w sumie możemy nawet odpocząć u niego. Ej, ty. Sędzia zlecił mi zamówienie 5 kopii tego dokumentu. Licytacja domu. Dobrze. Kopie powinny być za chwilę gotowe. O, chyba się nie zorientował. Proszę, oto dokumenty. Na osobnej kartce rozpisałem zawartość z odwrotu dokumentu. Dzięki. Spis powiadomień o licytacji otrzymałeś. Dzięki za pomoc. A ewentualnie możemy ci sprzedać. Nie ucz mnie, tylko zobaczyć twoje księgi. I chcę ci sprzedać trochę rzeczy. Zwłaszcza te księgi, które...
A później sobie przeczytam na film. Albo nie, to sobie zostawię. Przeczytam sobie to na spokojnie. I teraz tak. To nie są te wytyczne. O właśnie. Ogłoszenie należy rozwiesić na poniżej podanych tablicach. Plac Targowy, Dzielnica Rzemieślników, Dark Rybny, Stare Miasto. Dobra. No to jesteśmy. Dzielnica Rzemieślników, też wiem, gdzie wszystko jest. Damy radę. A Plac Targowy był z kolei tam. Ja miałem odpocząć. Przepraszam, miałem odpocząć, ale tym się zajmiemy za chwilę. Do jakiegokolwiek domu mogę wejść i odpocząć. Plac Targowy i gdzieś tu powinna być tablica ogłoszeń. Gdzie ona jest? Aha! Węzel musiał się pomylić. Na ogłoszeniach podany jest inny dzień licytacji, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archon. Na swoją korzyść. Patrzmy. Węzeł musiał się pomylić, na ogłoszeniach podany jest inny dzień stacji niż miał być, ale mogę to wykorzystać na swoją korzyść. Jeśli załatwię kogoś, kto pójdzie za mnie na licytację, by nie wzbudzić pod niepotrzebnych podejrzeń, mogę zdobyć ten dom dla siebie za ułamek jego wartości. Rozwieszę resztę ogłoszeń i zastanowię się, co dalej. A mogę powiadomić Węzela i na przykład za prawdziwą kwotę? Chciałbym zobaczyć, żeby skorygował, powiedzmy, to ogłoszenie. Czy twórcy przewidzieli taką motywację gracza, że jest on do bólu uczciwy? Ewentualnie upadł na głowę po wielokrotnych przewrotkach. Hej. No patrzcie, jednak się da. Czyli możemy zostawić ogłoszenie. Dobra. To wiecie co, żeby nie tracił waszego czasu, bo to będzie dość nudne zadanie. W takim razie ja za chwilkę wrócę do was, jak rozwieszę wszystkie te ogłoszonka, bo prawdopodobnie nic więcej się tutaj dziać nie będzie. Albo nie, idziecie ze mną. Kolejne znajduje się przy Placu Targowym. I dwa na Starym Mieście. Swoją drogą, mogę tutaj na przykład odpocząć? Jest to łóżko? Nie ma. Słyszę o tym po raz pierwszy. Dobra, u rzeźnika odpoczniemy, słuchajcie. Albo nie. Gdziekolwiek, gdzieś odpocznę na pewno. Kowal, coś ciekawego nowego? Nowy wpis do mnie? Czekajcie. Coś mi tu... Jezu, odczep się... Zobaczcie, no. Coś mi się buguje. Coś tam stało? Do mnie do poznania. Do listy pozostał już tylko jeden dzień. Dobra, muszę się śpieszyć. Faktycznie tutaj czas biegnie. A ja chciałem odpocząć, a tu taki ząg. Chyba nie masz nic nowego, prawda? Ała, 9000. Dobra, to wiem, na co zbieram pieniądze. A byłbym już bliski tej kwoty. W dzielnicy portowej jeszcze jedno miejsce na ogłoszenia. Szybciej! O, coraz więcej ludzi też tutaj.
Dobra, widzę, widzę tablicę. Marvin, znowu się spotykamy. Widzę, że nieźle się tu zadomowiłeś. Co u ciebie? Znalazłeś Jorna? To długa historia. Rozumiem, nie musisz mi opowiadać. Mam nadzieję, że ostatecznie wszystko dobrze się ułoży. Dzięki, Kazim. A co tam przeglądasz? Może potrzebujesz jakiejś pomocy? Sędzia zlecił mi rozprowadzenie tych ogłoszeń odnośnie licytacji domu w Starym Mieście. No tak, jakoś trzeba zarobić na życie. Też staram się łapać, czego się da. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Powodzenia z tym rozwieszaniem i uważaj na siebie. Może chciałbyś mi pomóc? Planuję kupić ten dom, ale będę potrzebował czyjejś pomocy. Kupić dom? Przecież to jest... to musi być warte małą fortunę. Podmieniłem ogłoszenia. Wszyscy będą myśleli, że licytacja odbędzie się dopiero za 3 dni. Dzięki temu cena powinna być niska. Teraz mnie zaciekawiły. Co miałbym zrobić? Chciałbym, żebyś przebrał się za bogatego kupca i wylicytował ten dom w swoim imieniu. Po wszystkim, jak sprawa trochę ucichnie, odkupię go od ciebie. Nic nie ryzykujesz, a zarobisz całkiem niezłą sumę. Nie jest to do końca legalne. Cholera, co mi tam? W końcu pomogłeś nam wszystkim po przybyciu do wioski. Kto wie, czy gdyby nie ty, to ten staruch Albin nie wysłałby nas wszystkich do lochów. Widzę jednak 2 poważne problemy. Nie do końca wyglądam na kupca. A tym bardziej nie mam przy sobie tyle złota, by móc wylicytować dom. Zajmę się zdobyciem stroju i złota. Dobrze. To może być trudno akurat, Będę Marvin. Będę czekał przy wejściu do Starego Miasta, od strony portu. Starego Miasta, od strony portu. No dobra, tylko wiesz, ile mam złota? 900. Ja nie wiem, czy ja będę miał faktycznie aż tyle tych monet brzęczących w moim portfelu, żeby starczyło mu na licytację. To może chcieć na przykład 2000. Dobra, chodźmy jeszcze w takim razie tutaj do zielarki. Ewentualnie do jakiegokolwiek innego kupca, którego znajdę po drodze. Sprzedamy jeszcze więcej fantów, żeby uzbierać do tego 1000. Tam po drodze był jeden kupiec. Tylko nie mam też stroju, kurczę, miałem strój, bo ukradłem. Oj. Dobra, to sprzedajemy. Mięso ścika jest bardzo dużo warte, o dziwo. To tak naprawdę konkretnie. Wystarczy. Dobra, znajdźmy 2 ostatnie ogłoszenia. Jeden miał być przy jubilerze. Okej. Okay. I drugi gdzieś... po drugiej stronie. Dokładnie. I nawet skończymy blisko Denisa. Plakaty zostały rozwieszone. Ej, ty. Dobra, i on gdzieś tutaj, słuchajcie, czekał od strony wejścia do portu przy mieście. Tylko, Boże, powiedz, że zorganizowałeś sobie jakiś ciuch. Siedzi? Nie. Gildia kupiecka jak zawsze pojawia się wtedy, kiedy najbardziej jej potrzeba.
Ci cholerni strażnicy nie chcą mnie wpuścić do środka, a mam bardzo ważną przesyłkę do dostarczenia. Co powiesz na pokaźną sakwę złota w zamian za przejście kilku kroków? Sprawa jest dość delikatna, więc muszę najpierw wiedzieć, czy się zgadzasz. Potrzebuję pieniędzy, więc tak. Brzmi interesująco, żadne złoto nie śmierdzi. Dobra, słuchaj uważnie. Zaniesiesz tę małą skrzyneczkę do pokoju na ostatnim piętrze hotelu i zostawisz ją przy łóżku. Po wszystkim spotkajmy się tutaj. Ja będę miał zlecenie z głowy, a ty trochę złota w garści. Mały upominek, nowy wpis. Ale ja nie będę sobą, jeżeli nie zajrzę do tej zacnej sakwy. Albo paczki. Teraz mój nieprzenikniony wzrok szuka odpowiedniego przedmiotu. Ciche szmery. Tam się wydobywają ciche szmery. Ja już wiem, że tam są miniaturowe zombie, które odgryzą wszystkim głowy, którzy po prostu otworzą tą, wejdą tam i otworzą. Dobra. Ostatnie piętro hotelu. Tylko, że do hotelu trzeba się dostać poprzez... Czekajcie, bo to do hotelu. Do hotelu. Gdzie jest kuźwa hotel? O Boże drogi, tu jest chyba hotel. Dokładnie. Do hotelu będzie trzeba się dostać... Chyba... Mam bardzo ważną przesyłkę, którą rozkazał mi dostarczyć Lorenzo. Musi trafić bezpośrednio do pokoju odbiorcy. Chcesz, by gildia miała przez ciebie opóźnienie? Nie, ależ skąd? Po prostu... To nie do końca zgodne z naszymi zasadami. Możesz... Oczywiście tutaj poczekać na osobę, której masz dostarczyć przesyłkę. No, muszę na górę iść. Mam inny pomysł. Mam inny pomysł, wiecie co? Mamy jeszcze jedno zaklęcie snu. Mój drogi, idź w kimę. Przy łóżku miał to zostawić. Podłóż skrzyneczkę. To będzie bomba. A, przykład złoty puchar, srebrny inos. Złoty talerz, trochę zarobimy jeszcze na tym. A, żeby nie było, to zapiszemy jeszcze na drugim slocie. Właśnie dlatego lubię zawsze trzymać orientacyjnie z jedno, dwa zaklęcia takiego snu, bo w niektórych sytuacjach się po prostu przydaje. I to prawdopodobnie, słuchajcie, jest pokój ten tańszy, ten, za który ja bym zapłacił. Troll. Zróżnicowanie okazów pod względem rozmiarów jest bardzo charakterystyczną cechą klimatu miarkowanego. Jeden z bardziej doniosłych przypadków niesamowitego życia w naszym świecie jest troll. To gigantyczne stworzenie, które przewyższa niejedną ludzką budowlę, pokryte gęstym i twardym futrem, wyposażone przez naturę w potężne ramiona oraz długie kły. Troll stanowi ogromne zagrożenie dla podróżnych poszukiwaczy przygód, którzy przemierzają dzikie górskie odstępy i kotliny. Nie da się przebić ich grubej skóry żadnym pociskiem. Trudno też oczekiwać, by stwór tak masywny uległ upadkowi. Trolla można jedynie dość łatwo wykiwać ze względu na swoje rozmiary. Stworzenie to jest powolne, ale w przypadku starcia łatwo to wykorzystać. Uderzenia trolla są zdolne wyrzucić człowieka w powietrze. To też o ile istnieje taka możliwość, warto używać mikstury łagodzącej upadek. Powiem wam, że te informacje tu są gówno warte, z uwagi na to, że ten troll i tak wam przypierdzieli. Chyba nie jest. Nie, ale już go zrealizowałem, co chciałem. Dobra, no to co, wracamy teraz do zleceniodawcy. Jest moja sakiewka od południowca. Mały upominek.
Gdy wróciłem, południowca już nie było na miejscu naszego wcześniejszego spotkania. Jedyne co po nim zostało, to niewielka sakiewka na murku. Sprawdzę jej zawartość. Okej, okay. Podobno są to ludzie honoru. Sakiewka południowca. Znalazłem ją przy ławce, gdzie południowiec zlecił mi z nim podłożenie skrzyneczki. Liścik od południowca, 100 sztuk złota, eliksir życia, o proszę. Przejście doświadczenia. Niestety pilne sprawy zmusiły mnie do opuszczenia miejsca naszego spotkania. Wiem, że jesteś człowiekiem, który wykonuje podjętą robotę, dlatego zostawiłem tutaj obiecaną nagrodę. W ramach przeprosin za niestawienie się osobiście przyjmij proszę ten eliksir życia. Pochodzi on z moich rodzinnych stron i wspaniale wpływa na ciało. Bądź zdrów. Dziękuję serdecznie. Cóż za eliksir dostaliśmy? Na stałe zwiększa zdrowie? A i przy okazji miodek mamy, słuchajcie. To miodek też można by spróbować skonsumować. 4 many zawsze na propsie. Eliksir życia. Pięknie, dostaliśmy najmocniejszą miksturę dzięki temu. Od razu pijemy, plus 20. Okej. Okay. Sprzątnął świadka. W sumie, gdybym to się działo na żywo, już bym nie żył. Świat Gothica jest niesamowity. Co jest w tej skrzynce? Powiedzmy, że mały upominek dla mojego dawnego przyjaciela. Nie wie, że tu jestem i chciałbym zrobić mu małą niespodziankę. Dobra, moi drodzy, szybciutko to robimy jeszcze raz. Przepraszam was za to. Od razu sobie ustawię sen. Nie, dobra, wrócę do was, słuchajcie, jak to wykonam. Tylko ta mikstura... Ta mikstura może być problemem. Skurczkowaniec. Mamba. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Naprawdę mnie to zaskoczyło, zamurowało mnie dosłownie. Ja jestem absolutnie pewien, że południowcy, ludzie honoru. Aha. Jasne. Taki z nich honor. Zabójcy i tyle. Wyznawcy Beliara. Plugawe psy. Jo. Muszę zobaczyć, czy z tą miksturą można się zrobić generalnie coś jeszcze. Ewentualnie wywalić ją po prostu z ekwipunku.
Gdzie to jest? Bo to było takie niewielkie. A, tutaj. Dobra. To mi dał 100 sztuk złota. Czekaj. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Matko Boska, mam po prostu witkę jednodniówkę znowu. 100 sztuk złota. Eliksir życia i ten liścik, dobra. Tylko tak, co z tym jest nie tak? Premia do punktów. Mam dziwne przeczucie, że nie powinienem tego pić. No i widzicie, nie przeczytałem opisu przedmiotu. No dobra, chodźmy od razu tutaj do fortu, odbierzemy nagrodę za wdowę, to też da nam trochę więcej pieniądzów. Super. I gdzie miał na nas czekać ten cholerny nasz przyjaciel? On miał od strony portu. A, tu jest, dobra. Tylko, że... Muszę jeszcze jeden dzień poczekać w takim razie. Czy ja mógłbym się gdzieś przespać? W miarę rozsądnej odległości? Dobra, Kowal, dawaj jeszcze raz swoje łóżko. Teoretycznie mogłem jeszcze, słuchajcie, bo tak, czy dzisiaj jest licytacja? Do mnie do poznania. Plakat został rozwieszony. Całe szczęście, wpadłem na Kazema, zgodził się pomóc mi w licytacji domu. Będzie mnie to czekać pod bramą strony. Strój pasujący do bogatego obywatela zdobędę pewnie w zakładzie krawieckim przy placu targowym. A na licytację pewnie wystarczy 1000 sztuk złota. O kurde, tylko ten strój. Cholera jasna, miałem strój, to go oddałem. A tak się zastanawiałem właśnie, czy będzie to do czegoś potrzebne, nie? Krawiec. Ja kojarzę, gdzie jest krawiec. Krawiec jest na... tutaj, na tej przestrzeni targowej. Czy ja mogę się zaciągnąć, zapożyczyć? Luna. Jaki dzień? Nie narzekam. Nie mogę. Ale mogę wziąć od ciebie skórzany mieszek, dzięki czemu też mi troszeczkę pomożesz. No i generalnie zebrać teraz mnóstwo pieniędzy w związku z pancerzem, który jest za 9000 tutaj do kupienia. Ja też nie chcę przy okazji tej skóry sprzedawać Fridzie, ponieważ skóry lodowego wilka są potrzebne do zrobienia chyba pancerza Nordmarczyka, z tego co kojarzę. Chciałbym kupić... Ale że... Strój bogatego kupca. Niebieski, zielony, czerwony. A do niego będzie pasował niebieski. No jak to? Z czapką oczywiście. Dziękuję. No i teraz pędzimy, licząc na to, że jeszcze nie jest za późno, żeby przekazać mu ten strój, tylko jakbym mógł sobie założyć swój pancerz, a jemu to damy. W sumie znowu bardzo dużo do roboty jest już na samym początku, słuchajcie, nowego rozdziału. Poważnie. Czyli na wszystko powinno mi starczyć pieniędzy, prawda? No wiedziałem, że około 1000 sztuk złota będę musiał przygotować na tą zabawę.
Przyniosłem strój i złoto. Co jeśli strażnik spróbuje mnie zatrzymać? Sam sędzia wyraził zgodę na wpuszczanie wszystkich licytujących do Starego Miasta. A ty wyglądasz jak typowy zamożny kupiec. Z łukiem na plecach. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oboje trochę na tym zarobimy. Spotkamy się za dwa dni pod twoim nowym domem. O, człowieku, ja nawet nie będę czekać. Ja już idę spać, żeby tam tylko wrócić do tej chaty. Więc idziemy, słuchajcie, i dwa dni prześpimy u kowala. Ten kowal to już zaczyna się rumienić, pewnie. A mnie coraz bardziej dupa boli. Raz. Do mnie do Poznania. Okej, okay, ale miało być dwa dni. Teraz to ja będę dokładny. Program mi mówi dwa dni, to dwa dni. Mądra decyzja. Czemu mądra decyzja? Co ja ci zrobiłem? No i teraz, niezmiernie jestem ciekaw, czy faktycznie udało się zakupić, słuchajcie, dom. Bo coś tak przeczuwam, że mogło nie do końca pójść po naszej myśli, ale czas pokaże. W międzyczasie zrobimy save'a, bo jeżeli on zniknął z moimi pieniędzmi, a ja utopiłem 1500 sztuk złota, to się wkurzę. Jesteś wreszcie. Przywitaj się z nowym właścicielem domu w Starym Mieście. Muszę przyznać, że sędzia był trochę zdziwiony, ale nie miał wyboru i musiał sprzedać mi ten dom. Zająłem się też plakatami, więc nie będą mieli na nas żadnych dowodów. Pozostaje teraz jedynie kwestia mojego wynagrodzenia. Wiesz, trochę się nachodziłem, nadstawiałem własną głowę. Ja nie mam tyle. Co powiesz na drugie tyle, ile musiałeś za niego zapłacić? Liczyłem na trochę więcej, ale zgoda. To był twój plan, a ja i tak nie mam zamiaru zostawać tu na dłużej. Kuźcie, blade, drogo. Bardzo drogo. Nie stać mnie. Nie teraz. Wiecie, co możemy zrobić? Możemy zapolować na szczury i możemy zapolować na wielkiego niedźwiedzia. To możemy faktycznie zrobić, czyli przejść się aktualnie, a raczej mogę się chyba sam przejść po kanałach. Znajdę wejście do kanałów, a jedno z wejść do kanałów jest przy bodajże... Słuchajcie, wiecie co? Albo zapolujmy jeszcze, tylko nie w tym odcinku, bo tutaj wam podziękuję za uwagę. Ale zapolujemy na niedźwiedzia i zapolujemy na te szczury. Tak, to dzięki temu zdobędziemy trochę pieniążków. Dzięki serdecznie za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zdać łapkę, komentarz, zapraszam Patronata i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. Hej, pa, pa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.